Śmierć Pawła Adamowicza poruszyła miliony Polaków i wywołała debatę na temat jakości dyskusji politycznej w naszym kraju. Ksiądz O. Ludwik Wiśniewski podczas pogrzebu wypowiedział kilka gorzkich słów pod adresem klasy rządzącej. Jarosław Kaczyński dostanie szału, gdyż dominikanin ujawnił, do kogo kierował swoją przemowę. Jarosław Kaczyński znalazł się w gronie polityków najczęściej obarczanych winą za tragedię z 13 stycznia. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, jak i cała partia, są obecnie torpedowani w kwestii używanego przez nich języka i tego, jakie praktyki stosują, by odciągnąć wyborców od swoich przeciwników. Pomagać w tym obozowi władzy ma oczywiście TVP, którą o wywołanie atmosfery, która pomogła zabić jej męża, otwarcie oskarżyła Magdalena Adamowicz, wdowa po prezydencie Gdańska. Stosowana przez państwowego nadawcę mowa nienawiści i demonizacja polityków opozycji miała znacząco przyczynić się do postawy Stefana W. który dokonał morderstwa na popularnym samorządowcu. Kilka gorzkich słów w kierunku polityków i to wszystkich opcji na uroczystościach pogrzebowych Pawła Adamowicza skierowało. Ludwik Wiśniewski, goszcząc w programie Moniki Olejnik, wyjawił, kto był ich najważniejszym adresatem. Jarosław Kaczyński dostanie szału w kropce nad i.o. Wiśniewski stwierdził, że za obecne polskie piekiełko odpowiedzialni są wszyscy po trochu i próżno szukać w tej sytuacji osób całkowicie niewinnych. Nie wykluczył również Związku Przekazu Telewizji Polskiej, która wielokrotnie przedstawiała krytyczne wobec Adamowicza treści, z mordem dokonanym przez Stefana W., o czym informowaliśmy na Pikio. Plac Duchowny wyjawił również, kogo dotyczyły jego słowa z pogrzebu Adamowicza. Do wszystkich aktualnie zajmujących różne stanowiska. Przede wszystkim myślałem o przyszłości. Jestem przerażony. Zbudowaliśmy w Polsce piekiełko. Po trosze wszyscy za to odpowiadają. Nie widzę ludzi w pełni niewinnych. Po trosze żeśmy to wszyscy zbudowali, powiedział. Wiśniewski dodał także, iż Jarosław Kaczyński ponosi szczególną odpowiedzialność za to, co dzieje się aktualnie w Polsce. Wyraził nawet, co chciałby powiedzieć prezesowi PiS, gdyby się z nim spotkał. Wstydziłbyś się. Telewizja publiczna jest od tego, by kształtować w społeczeństwie podstawowe wartości. Tam nie może być cienia kłamstwa, stwierdziło. Ludwik Wiśniewski. TVP nie pozwie Magdaleny Adamowicz. Goszcząc wczoraj w studio TVN24 Magdalena Adamowicz, wdowa po Pawle Adamowiczu, obarczyła winą za śmierć swojego męża i medialną nagonkę na niego reżimową telewizję, czyli TVP.
wyjawiła swój strach związany z wizją aresztowania jej męża, który co ciekawe na taką możliwość przygotowywał siebie i swoją rodzinę. Telewizja Polska zapowiedziała już pozwy wobec osób, które absurdalnie wskazywały na związek przyczynowy pomiędzy treściami publikowanymi na antenach Telewizji Polskiej a śmiercią pana Pawła Adamowicza. Stacja kierowana przez Jacka Kurskiego odstąpi jednak od pozwu wobec wdowy po Adamowiczu. Decyzję taką usprawiedliwiono kulturowym immunitetem, którym cieszy się zdaniem stacji w związku ze swoją tragedią.